Cześć wszystkim. Witamy serdecznie, Kacper Formela. Jesteśmy na obozie Polent Optimy w Jakubowie. Zacznę od tego, że przede wszystkim ostatnio głośno było o Twoich występach na Mistrzostwach Świata, bo tam walczyłeś. Pojechałeś na Mistrzostwa Świata i MMAF w Las Vegas. Jak z Twojego punktu widzenia, jak Ty oceniasz swój występ? Z mojego punktu widzenia występ mi się udał. Walczyłem z dwoma zapaśnikami. Ja w MMA jestem praktycznie od dawno. Moje zapasy nie są zapasami jeszcze i cały czas się wszystkiego uczę. Przetrwałem z jednym zapaśnikiem, obroniłem praktycznie wszystkie obalenia. Dałem sobie radę. Wszystkie akcje znawiałem do stójki i go tam obijałem. Miałem trzy ciężkie rundy i wygrałem. Aczkolwiek w następnej rundzie z amerykańskim zapaśnikiem po prostu jego zapasy już były zbyt na wysokim poziomie, żeby dorównać jego. No i no niestety, no, poddał mnie balachom. No właśnie, tak to bywa, kiedy troszeczkę po pewnym czasie uprawnia innej dyscypliny. Po prostu trafia się do MMA, od razu powiemy, że nazywają cię wszyscy koledzy Machido. I to nie tylko dlatego, że podobieństwo jakieś istnieje, ale po prostu ty zaczynałeś swoją przygodę ze sportami walki od karate. Tak, tak. Moją przygodę z sztukami walki zacząłem z karate Shotokan. Trenuję od 2003. Cały czas kontynuuję moją drogę z karate, ale ukierunkowuję się już pod MMA, chcę już być zawodnikiem MMA. Chcę po prostu, wzoruję się nad zawodnikiem z Brazylii, z Lyoto Machidą i chcę być, to jest mój wzór i chcę na niego naśladować, tak? No właśnie, jeśli chodzi o to przejście, ono było trudne. Jak to w ogóle wyglądało? Czemu zdecydowałeś się w końcu na MMA? Czy to gdzieś tam równocześnie świtała ci w głowie taka myśl, żeby zająć się tym sportem, czy po prostu w którymś momencie uznałeś, że może teraz, może spróbujesz? Nie, świtało od zawsze. Zawsze chciałem się wbić w MMA, tylko po prostu 14 lat miałem i chciałem przejść, tylko w tym momencie dostałem się do kadry polskiej w karate. Miałem wielką szansę i postanowiłem, a już powalczę. Wyjechałem na jedne, drugie Mistrzostwa Świata Europy, bo bardzo dobrze mi poszło i kontynuowałem tą drogę. Ale po zdobyciu czarnego pasa już chciałem się ukierunkować pod MMA i spróbować się w innej dyscyplinie, bo w karate już dużo osiągnąłem i chciałem teraz coś innego poczuć. Kiedy czarny pas? W marcu zdobyłem. W tym roku czarny pas. Tak, tak. No właśnie, to gratulujemy tak od razu. Dziękuję. Zawczasu. To trochę czasu minęło, ale zawsze jest to osiągnięcie tegoroczne w końcu, prawda? No tak. No właśnie. Wspomniałeś o tych sukcesach. Jakbyś mu trochę opowiedzieć, jeśli chodzi o karate Shotokan właśnie, co udało ci się zdobyć, co udało ci się osiągnąć? Zdobyłem Mistrzostwo Świata FSK Karate Shotokan, wicemistrzostwo w Liverpoolu, drużynowo Mistrzostwo Świata, wicemistrzostwo Europy drużynowo z kolegami z kadry Polski. Przez wiele lat byłem na pierwszym miejscu w Polsce w wadze minus 68 kg i cały czas się utrzymywałem w pierwszym rankingu, więc cały czas jeździłem po całym świecie. Byłem w Malezji, byłem w Liverpoolu, byłem w Serbii, byłem w Hiszpanii, w Portugalii dwa razy. I cały czas jeździłem po całym świecie i walczyłem z najlepszymi karatekami na świecie i teraz po prostu chcę poczuć coś innego, z semikontaktu na full kontakt, trochę parteru i zapasów, coś MMA, co mi wypełni w moich marzeniach. Słuchaj, powiedz, jeśli chodzi o karate w ogóle, mówisz o Shotokanie, próbowałeś jeszcze jakichś innych ewentualnie odmian karate, gdzieś tam sparowałeś z kimś, kto uprawia troszkę inne, czy to raczej tak nie? Nie, skupiałem się tylko na Shotokan i WKF bardziej sportowej, która ma wejść na olimpiadę. Ale tylko skupiałem się właśnie na moim stylu karate. Mhm. Jeśli chodzi teraz, no już sam o tym powiedziałeś, zresztą byłeś na Mistrzostwach Świata MMA, to jeśli chodzi o te twoje przygotowania teraz już ogólne bardziej właśnie pod tą dyscyplinę. Z kim, gdzie trenujesz, jak się szykujesz do startów? Parter trenuję w Piranii Gdyni pod kątem Zbigniewa Tyszki. On kontroluje moje umiejętności w parterze, tam razem z zapaśnikiem. Jednym przygotowuję moje umiejętności zapasów. Dalej trenuję karate tam, gdzie trenowałem, tylko pod innym kątem. Nie takie w karate, tylko bo już takie twarde już, żeby wchodziło już na 100%, bo wiadomo, karate to semikontakt. Teraz przestawiam się z trenerem, żeby to było takie twarde karate pod knockout. I cały czas próbuję tam się gdzieś odnaleźć. To jest moje dopiero początek drogi w MMA. Chcę coraz bardziej się rozwijać pod kątem wszechstronnym zawodnikiem. Chcę być.
No właśnie powiedz, po takiej dyscyplinie, po tak specyficznej, tak? Wiadomo, tu Shotokan, to co wspomniałeś, troszeczkę tak w tym kierunku olimpiady, wszystkie te przepisy też były gdzieś tam dostosowywane. Trudno jest się tak przestawić, co mówisz, szukasz teraz treningu pod knockout. Jest to problemem, czy nie? Na początku myślałem, że nie, ale teraz z dłuższej chwili czasu to tak, bo jest trochę inne poruszanie się w MMA. Nie ma pojedynczych dwóch technik, tylko seriami się leci i czasami się gubię. No ale powoli już zaczynam sobie radzić, zaczynam więcej coraz widzieć i nie wchodzę pojedynczymi technikami, jak w karate to robiłem, tylko już wchodzę seriami i już to coraz lepiej wychodzi. Coraz lepiej to wychodzi. Sam wspomniałeś, w Las Vegas walczyłeś z dwoma zapaśnikami. Z jednym się udało, z drugim już było trochę kłopotów, ale tak czy inaczej pobyt na pewno pełen wrażeń. Wróciłeś stamtąd, jakbyś troszkę mógł powiedzieć, tak poza tymi sportowymi jakimiś tam wspomnieniami. Co jeszcze ci się tak rzuciło w oczy? Bo tam dużo jeździliście. Do paru teamów wpadliście, parę gymów zobaczyliście. Wrażenia bardzo, bardzo fajne. Mają w ogóle inaczej tam sale wyposażone, mają to trochę bardziej tak, jeżeli bogatsze kluby w ten sposób, to nie tak, że inaczej, tylko bogatsze kluby i mają większe możliwości i mają z kim więcej trenować, bo tam jak przychodzą na zawodowstwo, to skupiają się tylko na MMA, nie mają pracy i walki, tylko po prostu zajmują się MMA i mogą tylko przychodzić na treningi i tylko się tym zajmują. No właśnie, a ty poza treningami jeszcze czymś musisz się zajmować dodatkowo? Tak, uczę się, bo dopiero mam 18 lat. No właśnie. Przede mną matura i wszystko spokojnie, treningami, ale teraz chcę się skupić na maturze i żeby dobrze wypadła. Zawsze trzeba mieć ten plan B na życie, jeśli by coś się stało w MMA, bo po prostu nie wyszło. Życie jest różne. Ale to jeszcze przed tobą ta matura chwilę. Teraz tu w tym momencie jesteśmy jednak na macie. Jesteśmy na obozie Poland Top Team w Jakubowie. Jak wrażenia z tego właśnie obozu? Jestem bardzo zadowolony. Dużo zapasów właśnie pod kątem MMA i się bardzo cieszę, bo u mnie zapasy to jest na tą chwilę obecną najgorsze, co mam. I się cieszę, że z panem Mirkiem mogę tu trenować, bo on widział, jakie błędy popełniałem w Las Vegas i te błędy, co popełniłem w Las Vegas, robimy tutaj na macie, żeby tych błędów nie było. No, a jeśli chodzi o takie te sparingowe sprawy tutaj, to między innymi Krzysztof Jotko, między innymi paru innych zawodników, kto tam najwięcej problemów, kto najbardziej za skórę ci zalazł, tak? Najciężej ci z nim było podczas tych sparingów. Wszyscy chłopacy mi to dojeżdżają. No mówię, że w MMA jestem dopiero początkującym, tam w stójce trochę może dawałam radę, ale jak już było dłuższy okres walki, to już mówię, inna jest strefa czasowa w walce i się trochę pogubiłem. Ale nie tak, że w ogóle nie dawałam rady. Dawałam radę świetnie, a po prostu czasami coś nie wyszło i zostałam obalony. Jaki dajesz sobie taką cezurę czasową, jaki taki odcinek czasu na to, żeby gdzieś tam spróbować się już tak na profesjonalnej gali, na takiej walce już takiej pełni zawodowej? Ja daję sobie okres dwóch lat, ale to wiadomo, wszystko zależy też od trenera. Jeśli trener pozwoli po dwóch latach wystartować, to bym chciał wystartować i jeśli powie, że Kacper, chcemy jeszcze pół roku potrenować, bo chcemy to poprawić, to porobić tyle błędów, tyle, no to jasne, trener zawsze ma rację, tak? Na kolejne mistrzostwa amatorskie świata chciałbyś się wybrać? No jasne, już się przygotowuję do tego. No to w takim razie życzymy, żeby teraz, bez względu na to, czy będzie zapaśnik, czy nie będzie zapaśnik, żeby udało się te wszystkie rundy eliminacyjne przejść, no i żeby w finale pierwsze złoto wreszcie gdzieś tam do Polski, kto wie, Kacper Formela. Pierwszy złoty medalista na przykład mistrza świata. Tego życzymy, dziękujemy bardzo i cóż, dzisiaj kolejny trening, więc już nie zatrzymujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, cześć wszystkim.